zrobimy w ten sposób, że jutro zrobimy sobie live'a z przeglądu YouTube'a i po przeglądzie YouTube'a zakończymy streama i przejdziemy na Twitcha, ja Wam podam linka do Twitcha wtedy i przejdziemy na Twitcha, żeby w jakieś gierki pograć, bo ja też się domyślam, że widzów na Twitchu z początku będzie niewielu, zwłaszcza, że Twitch trochę działa w ten sposób, że to jest takie kółeczko wzajemnej adoracji, jeżeli chodzi o streamerów i najlepiej jest do jakiejś grupy przynależeć, przynależeć żeby mieć z kim grać, żeby kontent był ciekawszy yy, i tyle, bo mam też oczywiście świadomość tego, że yy, nie, nie, nie wszyscy z YouTube'a przejdą ze mną na Twitcha, tylko przejdą ci najbardziej wierni, czyli potencjalnie koło 5 osób, które są mniej więcej zawsze. O, przesyła 9 złotych i 70 no. groszy. O, pan Ciomek. ma gruby i jak jest ta dieta, czy w kulki poleciało? A jest, a jest, jest dieta, jest dieta. Pudełkowa dieta zamówiona. W ogóle dzisiejsze śniadanie było totalnie zajebiste. Totalnie zajebiste śniadanko dostałem, bo na śniadanko miałem. Bułeczki takie. Słodkie, z bitą śmietaną i z owocami. Zajebiste. 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 Poleciłbym, ale nie dali mi dila, więc nie polecam, ale dobra. No, więc tak zrobimy. Nie bierz na emocje, a co, wolisz, żebym Cię wziął od tyłu? <laughs> nie ma problemu. Zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, czy powiadamia, co dalej lepiej działają. Tak, na Twitchu jest możliwość zapisywania live'a dla widza i na Twitchu wszystkie live'y będą zapisywane, ale tylko dla osób, które mają subskrypcję, tak jak mają wszyscy inni streamerzy, czyli jak będziesz miał suba, to będziesz mógł sobie oglądać powtórki live'ów, jak Cię nie będzie danego dnia, to normalnie sobie klikasz i, i możesz. Myślę, że jest to całkiem fair rozwiązanie. Na YouTube istnieje podobna opcja, ale wydaje mi się, że kultura, kultura kupowania wspierających na YouTubie jest nieco inna niż na Twitchu, więc, więc tak. Co kurwa skam! Chcesz to, Chcesz mieć content, to płacisz. Nie ma kurwa nic za darmo. Wy to całe życie za darmo byście coś chcieli. Sub na Twitchu jest tani, są różne progi. Tam najtańszy to kosztuje parę złotych chyba. Żeby mieć suby, to musisz mieć minimum towarzysza, albo partnera. Ja rozmawiałem z administracją Twitcha i zaproponowali mi na start towarzysza. Powiedzieli, że towarzysza są w stanie mi na konto wrzucić. Natomiast jak będę chciał partnera, to muszę postreamować tam jakiś czas i udowodnić, że jestem grzeczny. I jak będę grzeczny, to dadzą mi partnera. <grymianowicie> no, Ale miło z ich strony, że chcą coś nastartać. Spoko.